tradycyjnie w ten grudniowy wieczór na wieczornicy, aby uczcić urodziny pracującego kiedyś tu w Olsztynie noblisty Roberta Kocha. Witam bardzo serdecznie członków Olsztyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Roberta Kocha z panią prezydent na czele. Witam bardzo serdecznie rodzinę Roberta Kocha z prawnukiem Wolfgangiem Pfulem i jego synem, którzy odwiedzili nas. Witam członków Towarzystwa Naukowego, jak również wszystkich, nie tylko mieszkańców Olsztyna, także gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i przyjechali do nas spoza granic naszego miasta i powiatu. Pozwolicie państwo, chociaż w dwóch zdaniach przywitam naszych gości w języku niemieckim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie hier ganz herzlich begrüßen in dem Hinterhaus des Robert Koch Museums in Olsztyn. Wir treffen uns hier anlässlich des Geburtstages von Robert Koch. Wir wollen gemeinsam an Robert Koch zurückdenken und gemeinsam die Feierstunde begehen. Za chwilę rozpoczniemy uroczystości krótkim koncertem muzycznym w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie, a następnie wysłuchamy ciekawego wykładu. Wir fangen an mit einem kleinen Konzert, wo sich die Schüler der Olsztyner Musikschule präsentieren. Und anschließend hören wir einen Vortrag über Robert Koch. Prosimy bardzo uczniów Olsztyńskiej Szkoły Muzycznej. Wystąpią uczniowie naszej szkoły. Na początek zapraszam na scenę Joannę Bóg, która wykona na gitarze utwór Louis Armstronga Wonder Full World. Joanna jest bardzo zdolna. Dziękuję.
wykładów, może niektórzy Państwa słyszeli na temat Roberta Kocha przeprowadziłem. Więc dzisiaj ze względu na pogodę chciałbym się nieco skupić na tej części działalności Roberta Kocha, która dotyczyła ekspedycji naukowych, czyli ta druga część badawcza już po pierwszych odkryciach bakterii. Oczywiście wszystkie informacje od początku jego życia w skrócie postaram się Państwu przekazać, a oczywiście położyć nacisk na tę część ekspedycyjną, która występowała nieco później. Robert Koch urodził się w 1843 roku, 11 grudnia w Klausthal w Górach Harcu w rodzinie górniczej. To jest dom, w którym Robert Koch się urodził. Państwu rodzinie oczywiście miejscowość znana, tak? Pierwszy z prawej. W tym się urodził jako trzeci z 13 dzieci. Następnie mieszkał w tym domu obecnie pan Wolkan, jest właścicielem tej nieruchomości. To jest dom, w którym spędził swoją młodość, w którym kiełkowały już w nim jego zamysły badawcze, chęć do podróży oraz oczywiście do przyrody. To rodzice Roberta Kocha, tak, Herman i Matylda Kochowie. Jak wspomniałem, 13 dzieci, Robert Koch, trzeci z tych 13. Jako ciekawostkę powiem, że jak na połowę XIX wieku, do wieku dorosłego dożyło aż 11, więc tutaj warunki materialne oraz które znajdowały się w domu, musiały świadczyć też, że nie było źle. No oczywiście, że status postawną. Utrzymanie tej licznej gromadki. Robert Koch to ten, który jest oparty o ramię matki na tej fotografii. Tak wygląda w latach młodzieńczych. Szkoła podstawowa, gimnazjum humanistyczne w rodzinnej miejscowości. Po maturze rozpoczyna studia na Uniwersytecie w Getyndze. Kończy jej obroną doktoratu. Tu po lewej stronie Robert Koch w okresie gimnazjalnym. Później już w czasie studiów tak wyglądał, czyli na nosie pojawiają się już okulary. U Roberta Kocha on był krótkowidzem, jak źródła wspominają, w związku z tym też nosił te okulary ze służby wojskowej. Był zwolniony, natomiast zgłosił się na wojnę już po obronie dyplomu. Pracuje 3 lata w 3 miejscowości: Hamburg, Langenhagen i Niemecko pod Żdamą. Początkowo praktyka lekarska nie szła zbyt dobrze, przeprowadzał się, żeby zapewnić byt sobie i rodzinie, którą wkrótce założył. Tak Robert Koch wyglądał w roku 1871, to już kiedy tu mieszka na ziemi wolsztyńskiej. To rodzina, żona Emma i rok poślubia w 1868 roku rodzi się jedyne dziecko Roberta Kocha, córka Gertruda. Pochodził z licznej rodziny, sam miał jedną córkę Gertrudę. W poszukiwaniu pracy trafiają tu, do Wielkopolski, do Rakoniewic i tu się wreszcie udaje. Stabilizacja materialna, spokojne życie. Robert Koch jest w stanie zapewnić byt rodzinie, mnóstwo pacjentów do leczenia, również Polaków. Języka polskiego nie zna. Z czasem oczywiście Robert Koch nauczył się swobodnie operować językiem polskim. To tereny, na które dotarł, to była wschodnia prowincja Niemiec, prowincja poznańska. W sumie to nie było dobre miejsce do robienia kariery zawodowej. Takie najmniej uprzemysłowione, a zaplecze gospodarcze Niemiec. A Robert Koch dotarł tutaj, no i wreszcie mu się wszystko ustabilizowało, spokojnie pracuje. No i zaczyna interesować się, ale to za moment, w okresie wolsztyńskim. Najpierw Rakoniewice z przerwą na wojnę niemiecką-francuską, gdzie się zgłosił jako lekarz ochotnik. Na wojnie mnóstwo rannych żołnierzy oraz choroby zakaźne. Z tym oczywiście na wojnie można było się spotkać. Świetne doświadczenie, ale też taka konkluzja Roberta Kocha z wojny, że życie ludzkie nie ma żadnej wartości. Wrócił do Rakoniewic i za moment pojawia się możliwość awansu. Stanowisko lekarza powiatowego w Olsztynie było wolne. Powiat nazywał się Babimojski, stolica tego powiatu znajdowała się już w Olsztynie od lat 30. XIX wieku. Olsztyn po pożarze zaczął się odbudowywać, wielki pożar wybuchł w 1810 roku, natomiast miasto powiatowe Babimost spłonęło w latach 20. W związku z tym naturalne było, że siedziba landrata, czyli starosty, przeniosła się tutaj i tak też zostało. Nazwa do wybuchu powstania wielkopolskiego pozostała jako powiat babimojski, natomiast Wolsztyn administracyjnie, jak już wspomniałem, było od lat 30. XIX wieku stolicą powiatu.
No jak Państwo zobaczą, jak ten powiat wyglądał w 1877 roku, to jest bardzo ciekawa statystyka. Mamy 55 tysięcy mieszkańców, Wolszyn liczy 2729 mieszkańców. W przypadku Wolsztyna, Wolsztyn był miastem trzech narodowości. Polacy, Niemcy i Żydzi, tak to wyglądało. Jeżeli byśmy uprościli, w połowie XIX wieku mamy proporcje po 30% mieszkańców. Jeżeli spojrzymy tutaj na nazwiska lekarzy, w Olsztynie mamy doktora Zielewskiego i doktora Kocha. W sumie na cały powiat babilmoński było aż 5 lekarzy, czyli jeden lekarz przypada na 10 tysięcy mieszkańców. Najgorsze statystyki dla państwa pruskiego w tej wspomnianej prowincji poznańskiej. To jest akt powołania Roberta Kocha na stanowisko lekarza powiatowego. Przyjeżdża do Wolsztyna w 1872 roku na wiosnę. Zamieszkał w budynku, w którym znajduje się Muzeum Roberta Kocha, dokładnie na pierwszym piętrze. Mieszkanie wynajmuje od Fundacji Zakładu Chorych pod Samarytaninem, który przeniósł się w inną część miasta. Umowę stosowną podpisał również w 1872 roku. Tu mamy właśnie jeden z najstarszych widoków tej nieruchomości, to jest rok mniej więcej 1905 ta widokówka. Jest to opisane jako mieszkanie Roberta Kocha. Fundacja ten dom sprzedała i on w początkach XX wieku został zakupiony przez doktora Markwica, który był zresztą następcą Roberta Kocha w Urzędzie Lekarza Powiatowego. Tak wyglądało rozplanowanie mieszkania Roberta Kocha i mamy w prawym dolnym rogu widzimy Robert Kochs Arbeitszimmer, czyli miejsce pracy, miejsce, gdzie przyjmował pacjentów, ale także gdzie prowadził eksperymenty naukowe, które rozpoczął w 1873 roku. Tu fotografia rodzinna, żona i córka Gertruda. Fotografie są wykonane w klasztorze, jak tam mamy zaznaczone, w 1876 roku. Widocznie rodzina pojechała w odwiedziny do rodziny i tam też fotograf uczynił takie zdjęcia. Natomiast to jest czas, kiedy oni mieszkali tu w Wolsztynie. Mamy też świetny znak epoki, czyli możemy zauważyć stroje garderobę noszono właśnie w tym czasie, również i na tej ziemi.